Cześć kochani! Dzisiaj poznacie najważniejszą przyczynę, dlaczego związki się rozpadają. W bardzo wielu odcinkach na moim kanale przewijają się różnego rodzaju przyczyny, dlaczego relacje rozpadają się i dotyczą one różnych etapów związku. Czyli często mówię o tym, że część związków rozpada się dlatego, że ktoś tak naprawdę ma jeszcze niepozamykane tematy i okazuje, że tak naprawdę żyją w nim jeszcze jakieś uczucia do jego albo jej ex. Czasami jest tak, że dostrzegamy w drugiej osobie jakieś cechy, która nam się nie podoba. Wcześniej zbudowaliśmy sobie inną wizję tej osoby i nie jesteśmy w stanie pewnej rzeczy po prostu tolerować. Czasami jest tak, że pojawiają się pewne toksyczne mechanizmy w relacji, głównie uwarunkowane tym, że posiadamy w sobie pewne dziurki, pewien bagaż i staramy się drugą osobą zapełnić te dziurki i zbudować całe swoje szczęście właśnie na bazie związku z tą osobą. Ale wszystkie te przyczyny tak naprawdę to nie jest ta najważniejsza przyczyna, która dotyka naprawdę bardzo wielu związków, które są ze sobą, są związkami często udanymi, wieloletnimi, gdzie ludzie są ze sobą, są szczęśliwi i nie wiedzieć czemu. I tak te związki w pewnym etapie najczęściej przechodzą kryzysy. Z czego to, słuchajcie, wynika? Aby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego większość związków rozpada się, nie sposób jest nie wspomnieć o tej oto książce. Książce 5 języków miłości, najpopularniejszy na świecie poradnik dla małżeństw. Słuchajcie, to jest książka napisana przez Garego Chapmana. Pan urodził się jeszcze w latach 30. XX wieku, już w latach 70. zajmował się właśnie terapiami dla par, a tą książkę wydał pierwszy raz w roku 92. To jest książka, która do dnia dzisiejszego jest bardzo aktualna i adekwatna i powiedziałabym, że nie jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie dla małżeństw, na pewno jest też przeznaczona dla osób, które generalnie są w poważnych związkach, a i nie jeden singiel znajdzie w niej masę mądrości dla siebie, jak budować mądrze relacje i jak rozumieć prawidłowo miłość i zakochanie. Najważniejsza rzecz, która wynika z tej książki, to jest właśnie to, że większość ludzi jednak często myli miłość z uczuciem. No bo od dziecka tak naprawdę w taki sposób właśnie o miłości mówimy, że czujemy miłość, tak? Że miłość to jest uczucie, które się rodzi w nas. I w jakiś sposób można powiedzieć, że tak na poziomie ludzkim miłość faktycznie odczuwamy. Ale w świetle tej książki, w świetle tak naprawdę większości psychologów obecnie uważa się, że miłość to nie jest uczucie. Uczuciem jest zakochanie, które się w nas pojawia, kiedy poznajemy kogoś, kto nam się zaczyna podobać, a miłość jednak jest decyzją. Podsumowując, możemy powiedzieć, że miłość to nie oznacza, że ja kocham Ciebie, więc robię różne rzeczy. Tylko można powiedzieć, że ponieważ ja decyduję się Ciebie dalej kochać i rozwijać naszą miłość, to robię różne rzeczy, które są postawami wynikającymi z miłości. I właśnie dlatego mogę powiedzieć, że ja Ciebie kocham. Czyli to nie jest tak, że robię te wszystkie rzeczy, bo Cię kocham, tylko ja decyduję się Ciebie kochać, więc robię to wszystko i to znaczy, że ja Ciebie kocham. Nie wiem, czy czujecie tę różnicę. Ja po przeczytaniu tej książki absolutnie tę różnicę poczułam. I teraz przechodzimy, słuchajcie, do sedna sprawy, czyli do właśnie tych 5 języków miłości. 5 języków miłości to jest, jak się okazuje, 5 języków, którymi my, można powiedzieć, że w tych sferach uczuciowych się posługujemy. I Gary Chapman na przestrzeni wszystkich terapii, tysięcy, dziesiątek tysięcy par, które przeprowadził, doszedł do wniosku, że tak naprawdę my, wszystkie sposoby, w jaki my, ludzie, okazujemy drugiej stronie uczucie nasze, można zagregować do takich właśnie 5 języków. I każdy z nas mówi troszeczkę każdym z tych języków. Niektóre są dla nas prostsze, niektóre są dla nas trudniejsze i najczęściej jest jeden język, który dla nas samych jest najbardziej naturalnym językiem miłości i najczęściej to jest ten, którego nauczyliśmy się w naszym dzieciństwie. Jakich jest więc tych 5 języków miłości? Pierwszy język miłości to są wyrażenia afirmatywne, czyli to, że drugiej stronie mówimy, że jest dla nas ważna, że ją doceniamy, to jest chwalenie drugiej strony. To jest czasami wspieranie drugiej osoby, że widzimy w kimś jakiś potencjał, na przykład świetnie Ci idzie ta gra na gitarze, może powinieneś zapisać się do jakiegoś zespołu. Powinieneś wziąć ten awans, na pewno sobie poradzisz. To są wszystkie te słowa, które mówimy drugiej osobie, żeby czuła się doceniona, żeby czuła się fantastyczna, żeby się czuła dla nas ważna. Drugi język miłości to jest dobry czas.
czyli można powiedzieć taki wartościowy czas spędzany z drugą osobą. To są wszystkie te rozmowy, które siadamy sobie w cztery oczy i po prostu rozmawiamy. Nie na takie tematy operacyjne, tylko rozmawiamy na tematy, które są dla nas ważne. Na ten temat, co u nas tak naprawdę się w życiu dzieje. To są również wszystkie te takie rozrywki, które fundujemy sobie, ale po to, żeby robić pewne rzeczy razem. Czyli to nie jest tak, że idziemy na trening sportowy, ty ćwiczysz osobno, ja ćwiczę osobno. To znaczy, że idziemy na ten trening razem. I nie jest do końca ważny sam efekt, a to, że to robimy razem. Trzeci rodzaj właśnie tego języka miłości to są drobne przysługi. To oznacza, że pewną osobę chcemy w czymś jakoś odciążyć, pomóc jej w czymś. Czyli to jest na przykład fakt, że ktoś zrobi coś za Ciebie, zmyje za Ciebie naczynia. Wiedział, że masz gdzieś iść odebrać coś z poczty, zrobił to za Ciebie. To są wszystkie te przypadki, kiedy ktoś na przykład widzi, że Ty szykujesz się do jakiejś prezentacji w pracy i ktoś siada i mówi, ja Ci pomogę, przepytam Cię z tego, tak? Czy taka przysługa również w tym może być dostrzeżona. Czwarty język miłości to jest dotyk. To są wszystkie te osoby, dla których to jest mega ważne, żeby ktoś chwycił nas za rękę, żeby się przytulić. Jak jest na przykład ciężko, to te takie czasami, wiecie, dotknięcie nawet ramienia, to taka bliskość, że ktoś po prostu siedzi koło mnie, nawet w ciszy. Dla tych osób to właśnie ta bliskość fizyczna będzie takim bardzo jawnym znakiem, że ktoś jest blisko, że komuś na mnie zależy. Piąty język miłości to są prezenty. I to prezenty rozumiane nie tylko jako jakaś rzecz wsadzona w pudełko, zawiązana z kokardką, proszę to dla Ciebie. Prezentem może być również SMS. Może być to zdjęcie, które ktoś nam wysyła, dlatego że jest piękny zachód słońca i ktoś chce się nim z nami podzielić. Prezentem może być jakaś notatka, liścik, coś napisanego dla nas na lustrze. Czyli można powiedzieć, że prezentem tutaj może być wszystko, co jest, można powiedzieć, takim materialnym symbolem miłości, która nas łączy. I słuchajcie, to jest tak, że każdy z nas z jednej strony mówi wszystkimi językami miłości. Czyli na poziomie świadomym to jest tak, że doceniamy każdą z tych rzeczy, każdy z tych języków. Ale z drugiej strony to jest tak, że posiadamy jeden język, który dla nas jest najbardziej naturalny i który dla nas jest najbardziej kluczowy. Ta książka pozwoli Wam zidentyfikować Wasz wiodący język miłości, jeżeli tak, pewnie część z Was ma coś takiego, że się domyślacie, kim możecie być, który język dla Was jest najbardziej taki naturalny, ale jeżeli macie wątpliwości, to śmiało tutaj jest test. Ja uważam, że w ogóle testy takie psychologiczne są super fajne, bo można się czegoś o sobie samym dowiedzieć i w ogóle uwielbiam takie teściki sobie robić. I kolejna rzecz oczywiście to jest to, że powinniście namówić swojego partnera, chłopaka, męża, żeby również taki test sobie zrobił. Ale czasami to oczywiście nie jest takie proste. Więc ta książka również podpowie Wam, jak rozpoznać język miłości drugiej osoby. Taka podpowiedź w ogóle ode mnie najczęściej jest tak, że dajemy miłość, którą najbardziej chcemy, słuchajcie, otrzymywać. Czyli jeżeli w pewien sposób widzicie, że Wasz partner Wam najczęściej okazuje uczucie, to najprawdopodobniej to jest ten typ uczucia, który on chciałby od Was, słuchajcie, dostać. Więc jaki jest związek pięciu języków miłości oraz najczęstszej przyczyny, dlaczego związki rozpadają się? I to bardzo często związki udane, słuchajcie, takie, które przez wiele lat dobrze funkcjonowały, gdzie ludzie byli ze sobą bliscy. I to są właśnie, słuchajcie, te różne języki miłości, czyli fakt, że nasz partner niekoniecznie wcale musi mówić jako językiem głównym, naszym językiem miłości. A my z domysłu najczęściej chcemy dawać miłość, którą chcielibyśmy otrzymywać. Czyli my, chcąc okazać miłość dla naszego partnera, mówimy naszym językiem miłości. Czyli na przykład chcemy dać mu dużo swojego wolnego czasu, chcemy z nim spędzać czas, chcemy z nim rozmawiać. A ta osoba na przykład może cały czas czuć się niezrozumiana i na przykład może potrzebować, żebyśmy tej osobie w czymś po prostu pomogli, bo jest w jakiś sposób przeciążona. I tak to, słuchajcie, właśnie jest, że bardzo często pary, które są ze sobą bardzo, bardzo, bardzo wiele lat, kiedy właśnie wpada jeszcze w tą taką codzienną rutynę, masa obowiązków i ten czas, który mamy dla siebie wzajemnie jest dość ograniczony, my w tym czasie, który już dla siebie znajdujemy, bardzo często staramy się, powiedzmy, okazać drugiej osobie tą miłość w tym języku, którym naturalnie mówimy. Czyli para, która ma dużo dzieci, gdzie po prostu jest masa obowiązków i mąż na przykład może, jako że ma takie wrażenie, że najpiękniej jest w stanie swoją miłość okazać swojej rodzinie przez to na przykład, że aby zapewnić dobry byt im, na przykład bierze jakąś dodatkową pracę.
pracuje po godzinach i ma wrażenie, że on po prostu tak kocha tą swoją rodzinę, a jednocześnie ta jego żona może mieć wrażenie, że on to chyba w ogóle ich nie kocha i w ogóle już o niej zapomniał i w ogóle może się przestać czuć jak żona, dlatego, że przecież on dla niej w ogóle nie ma czasu, a ona by wolała, żeby zamiast on tych więcej pieniędzy do domu przynosił, to żeby siadł z nią na przykład i wieczorem poświęcił jej 10 minut czasu, żeby po prostu ze sobą porozmawiali. I mimo, że czasami we dwójka ludzi może mieć bardzo dobre intencje i może faktycznie, autentycznie siebie kochać, to przez to właśnie, że wzajemnie nie rozumieją swoich języków miłości, może dojść do ogromnego takiego właśnie poczucia, że nasz partner nas w ogóle nie rozumie i jakby w ogóle nas nie kocha. Takich przykładów w tej książce znajdziecie masę. Masę autentycznych historii różnych par, które przechodziły przez terapię z Gary Chapmanem. I co jest najfajniejsze, to ta książka pokazuje, że naprawdę zdecydowaną większość sytuacji dało się odratować. Czyli dwójka ludzi, która myślała, że już no w ogóle nie da się tego odratować, co było kiedyś między nimi, że oni się w ogóle zupełnie przestali rozumieć, że kiedyś ta osoba była zupełnie inna, teraz no po prostu wydaje się w 100% obca. Ta książka pomaga, słuchajcie, wzajemnie dwójce ludzi zacząć znowu okazywać sobie miłość w taki sposób, aby druga osoba czuła się kochana i zrozumiana. I myślę, że to jest najważniejsza moc, która płynie z tej książki. I każdego z Was zachęcam właśnie, żeby do tej książki absolutnie sięgnąć, przeczytać, niezależnie od tego, na jakim etapie obecnie związkowo jesteście. Czy dopiero szukacie, czy jesteście świeżo po rozstaniach i chcecie zrozumieć może, dlaczego w ogóle się rozstaliście, czy właśnie jesteście w związku, w którym wkrada się jakaś stagnacja. Ja przyznam Wam się szczerze, tę książkę kupuję po kolei wszystkim. Wszystkim moim znajomym, którzy sparowali się jeszcze na etapie liceum, którzy są ze sobą czasami już kilkanaście lat i gdzie widzę właśnie na przykład, że coś tam zaczęło się im zmieniać i mam już takie przypadki, że naprawdę i mąż, i żona ogromnie mi za tą książkę dziękują, dlatego że ich związek zaczyna na przykład absolutnie kwitnąć. Kupuję ją również moim przyjaciołom, znajomym, a również kupiłam ją z takich ciekawych rzeczy osobom, które tutaj są na kanale, które przyjechały nagrywać ze mną spot świąteczny, grudniowy, z życzeniami. Także polecam bardzo, bardzo, bardzo i no musicie koniecznie ją przeczytać i dawajcie koniecznie tutaj w komentarzach znać, co o tej książce myślicie, którymi językami miłości myśleliście, że jesteście, którymi mówicie. Dla mnie ta książka, uważam, że jeżeli każdy z nas miałby do wyboru przeczytać jedną książkę z tej dziedziny uczuciowej, to ja polecałabym właśnie tą, dlatego że ona wydaje mi się absolutną skarbnicą wiedzy i jeżeli już to będziecie mieli, to będziecie mieli naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, a potem tylko wdrażać w życie. Buziakuję Was na koniec bardzo serdecznie. Zachęcam do tego, żeby komentować, dawać łapki w górę, korzystać z moich tegorocznych podcastów, dlatego że jeżeli macie tylko ochotę, jesteście gdzieś w drodze, to włączajcie również So Special kanał na słuchawkach. Wszystkie linki są w opisie. Buziakuję, subskrybujcie. No i koniecznie jeszcze, to jest ważna rzecz, podzielcie się tym odcinkiem z innymi osobami, dlatego że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach bardzo często za szybko w tych związkach się poddajemy. I ten odcinek może pomóc bardzo wielu osobom. Buziakuję i do zobaczenia.